Podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił zmiany w zakresie obostrzeń związanych z pandemią na najbliższe tygodnie. Od 1 lutego działać będą mogły sklepy w galeriach handlowych i muzea. Zostaną zniesione godziny dla seniorów, bo jak powiedział minister, to odpowiedź na prośbę przedsiębiorców. Natomiast w dalszym ciągu konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych. Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji, możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos. Hotele pozostają zamknięte, nieczynne są stoki narciarskie. Zawieszona jest działalność niektórych placówek kultury, w tym m.in. teatrów czy kin. Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych i dyskotek. Nie pójdziemy też na basen, do siłowni, klubów i centrów fitness. Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych. Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób. W kościołach obowiązuje limit 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć do 5 osób. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych uczą się stacjonarnie. Uczniowie wyższych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych mają zajęcia zdalne. Restrykcje będą obowiązywać do 14 lutego.